Witajcie serdecznie w kolejnym portrecie tarotowym. Dziś będzie, tak jak po tytule widzicie, o Anne Hage. To jest amerykańska aktorka, która zginęła na skutek wypadku samochodowego w 2022 roku w sierpniu. Obliczyłam jej portret, kiedy media zaczęły donosić, że ona na skutek tego wypadku zmarła. Wcześniej w ogóle nie interesowałam się tą aktorką. Widziałam ją w filmach, ale jakoś tak szczególnie nie przyciągnęła mojej uwagi. Jej data urodzenia to 25 maja 1969 i ten portret tarotowy jest dość interesujący, ale też niepokojący. Przeczytałam również w internecie jej biografię i dowiedziałam się, że ona miała bardzo trudne dzieciństwo i relacje z ojcem i w ogóle z rodzicami. I to jakby nie było, wywarło na nią bardzo mocny wpływ. Zwłaszcza te niezbyt przyjemne wrażenia i doświadczenia z ojcem. I właściwie tutaj wszystko jest w jej portrecie pod tym kątem. Jeżeli chodzi o jej karierę, tak, w Hollywood, też w portrecie mają zaznaczoną. Mają zaznaczoną, słuchajcie, w karcie diabła, jakie ma maksymalne możliwości do osiągnięcia, gdy wykorzysta potencjał. Brała oczywiście udział w filmach, w castingach, jest znana albo była znana. Dla niektórych na pewno była jedną z ulubionych aktorek, dla mnie niekoniecznie. Nawet nie potrafię, słuchajcie, teraz z pamięci wyłuskać tytułów filmów, w jakich występowała, chociaż na pewno te filmy oglądałam. Ale zdaję sobie sprawę, że są osoby, które, dla których no, była ulubioną aktorką. Natomiast w jej portrecie tarotowym przewija się, słuchajcie, kapłanka. Bardzo, bardzo intensywnie. Ma kapłankę z karmy, ma kapłankę, co robiła w poprzednim wcieleniu, ma kapłankę, co robi bardzo dobrze bez udziału świadomości i jednocześnie co odrzuca i czego nie rozumie. A ma kapłankę na harmonii wewnętrznej, także ta kapłanka u niej bardzo mocno się przewija. Pamiętam, że spoglądałam również na jej horoskop urodzeniowy, ale już to było jakiś czas temu i ja już nie pamiętam, jak planety są ułożone w jej horoskopie i jakie ma aspekty ten horoskop, więc coś musi być albo z Księżycem, albo z Wenus u niej, związanego właśnie z tą kapłankowością. No w każdym razie, słuchajcie, miała ojca takiego, jakiego miała i ta kapłanka mówi o tym, że nie doceniam siebie. Mówi o tym, że mogę mieć problemy wewnętrzne, nie tyle psychiczne, chociaż też może mieć skrzywione spojrzenie na siebie i swoją rolę w społeczeństwie jako kobiety. Kapłanka, wiecie, jaka jest. Kapłanka się nie odezwie. Kapłanka na przykład poświęca się w milczeniu, cierpi w milczeniu i gromadzenie się czy kumulacja tych wszystkich napięć wewnętrznych i niemożność ich wyrzucenia na zewnątrz albo porozmawiania z kimś powoduje stany nerwowe, tak? Ogólnie tak łagodnie to nazwę eufemistycznie, więc no Anne Hage miała takie załamania nerwowe w swoim życiu, niestabilność generalnie rzecz mówiąc. Ciekawe jest to, że wykonuje kapłankę bardzo dobrze bez udziału świadomości i jednocześnie ją odrzuca i jej nie rozumie. To jest konflikt, słuchajcie. Jeżeli kapłanka pokazuje określony typ kobiety, taki, a nie inny, wiecie jaki. Jeżeli nie wiecie, to zapraszam Was do playlisty Arkana Wielkie, tam mówię o kapłance. I jako kobieta łatwo wchodzi mi się w rolę w kapłanki, ale jednocześnie nie akceptuję tego u siebie i nie chcę tego, więc jest tutaj we mnie ogromny wewnętrzny konflikt. To może, słuchajcie, na różnych polach się realizować. Na przykład kobieta niezbyt siebie docenia i często wchodzi w rolę na przykład kochanki, a jednocześnie jest tego świadoma, że tak naprawdę tego nie chce i tego nienawidzi, tak?
Więc jak można przełamać ten schemat, jak można przełamać to automatyczne działanie, jeżeli nie znam czegoś innego, nie znam innej drogi postępowania. To jest tylko jeden z przykładów, jeden ze scenariuszy, ale to może być w różnych dziedzinach życia się realizować na różny sposób i tak jakby odsuwanie również to, ta pozycja, co odrzuca i czego nie rozumie, to jest odsuwanie od siebie i nieświadome postępowanie, ponieważ świadomość tego nie przetwarza. Mimo że widzi się fakty, jakie są, to nie rozumie się, skąd to wynika. Więc u Unhage akurat wszystkie tematy związane z kartą kapłanki tutaj grały dużą rolę, tak? I nie potrafiła inaczej postępować niż tak, jak do tej pory postępuje. Oczywiście ja nie twierdzę, że ona nie uczestniczyła na przykład w jakiejś terapii, bo na pewno uczestniczyła. Ona ma również kapłana w swoim portrecie tarotowym, ale nie na takich pozycjach zewnętrznych, tylko raczej wewnętrznych. W kapłanie ma wnętrze i w kapłanie ma, jak ją ludzie postrzegają na zewnątrz. Czyli w pewnym sensie ona była świadoma, tak, że może ewentualnie potrzebować pomocy, ale kapłan też mówi o tym, że ja wiem lepiej, tak, że ja sama dla siebie jestem autorytetem. Nie w tym sensie, że jestem twardy, twarda, tylko że mam swój własny sposób postępowania i hierarchię etyczną i moralną i wartości. I to jest takie zatwardziałe, że tak to nazwę, i tego nie można przełamać albo nie dam sobie tego odebrać. Ona ma również kartę śmierci w swoim portrecie tarotowym, też na wielu pozycjach. Jak pracować z misją na to wcielenie, co najsilniej ją warunkuje, co jest dla niej najważniejsze w życiu i strefa destrukcyjna. Nie wiem, jak u niej układa się ósmy dom i Pluton i sprawy związane z Plutonem, ale karta śmierci daje siłę psychiczną, więc dlatego Unhage przetrwała. Dlatego nie poddała się i na przykład, mimo że miała gorsze, tak, okresy w swoim życiu, były tam różne substancje w jej życiu prywatnym, ale karta śmierci tak czy siak daje ogromną siłę. To nie jest człowiek, który podda się życiu, to jest człowiek, którego na przykład, jeśli życie doświadczyło, to on wychodzi silniejszy z różnych negatywnych sytuacji. To jest coś takiego w myśl zasady, co nas nie zabije, to nas wzmocni. To jest karta śmierci. Jednak jednocześnie ona miała kartę śmierci na strefie destrukcyjnej, więc ten proces wewnętrzny, zmiany przekonań, zmiany może osobowości, charakteru, powodował, że może ona się gubiła również w tym. Ja przy okazji, bardzo dawno temu nagrałam film o komikach polskich. Brałam na warsztat Laskowika, Romana Żurka i jeszcze kogoś, nie pamiętam. I któryś z tych komików, kabareciarzy miał kartę śmierci w swoim portrecie tarotowym. I mówiłam o tym, że śmierć... Na przykład u aktorów, tak, albo u osób, które występują na scenie, powoduje, że oni tak jakby sklejają się z postacią, którą grają, i my jako widzowie widzimy tą postać, a nie widzimy twarzy aktora. Więc u Unhage na przykład ta strefa destrukcyjna w karcie śmierci mogła też mówić o tym, że ona tak mocno wchodziła w jakąś rolę, że się wręcz z nią utożsamiała i potem trudno było się odkleić jej jako Unhage od tej roli, tak? Tak jakby mieszały jej się życia, że tak to nazwę. Nie wiem, czy mam rację, ale na podstawie tego portretu tarotowego mogę wysnuć taki ostrożny wniosek. No i strefa destrukcyjna, śmierć jako śmierć, też mówi, wiecie, o dosłownie. Więc ona, czy ona ma kartę wieży w swoim portrecie? Oczywiście, ma kartę wieży, to jest komfort karmiczny, czyli jej dusza do tego tak będzie dążyła, będzie się w tym dobrze czuła, czyli do autodestrukcji.
Nie jestem do końca pewna, czy jakie były wyniki autopsji u Anne Hage, badania toksykologiczne, czy ona podczas tego wypadku miała we krwi albo na przykład we włosach jakieś wykryte niedozwolone substancje, ale na podstawie karty wieży i karty śmierci mogę tak podejrzewać, też taki ostrożny wniosek wysnuć, że to, że jej dusza potrzebowała na komforcie karmicznym mieć kartę wieży, czyli tak jakby swobodnie się w tym czuła, tak? Bo już wcześniej przeżyła taką sytuację w poprzednich wcieleniach i wie, o co chodzi w takiej sytuacji, więc tak jakby no, dusza dążyła do tej wieży u niej, tak? No to jest wypadek, jakby nie było. No a śmierć też może mówić o dosłownie. O dosłownej sytuacji, która Anne Hage spotkała. Jeszcze ma Anne Hage dwie karty, to są dwie karty, trzy, na trzech pozycjach, kartę mocy. Ma w misji na to wcielenie, co ją najsilniej warunkuje spod świadomości i jak radzi sobie ze stresem. Więc Anne Hage wcale nie była taką słabą osobą, to już nawet karta śmierci nam o tym mówi. Moc powoduje, że jeżeli mam silną wolę i mam swoje zdanie i wiem, czego chcę, a właściwie to jest wszystko w jednym, to potrafię to zdobyć. I u Anne Hage zdarzały się również epizody w życiu, kiedy była czysta, kiedy normalnie funkcjonowała albo przynajmniej starała się normalnie funkcjonować. I wtedy prawdopodobnie ta karta mocy brała u niej górę. Zresztą słuchajcie, karta mocy jest bardzo mocno fizyczną, cielesną kartą o życiu mówiącą tu i teraz, więc to jest też wola przetrwania, jakby nie było. Więc razem z kartą śmierci miała ogromną wolę przetrwania. Ona naprawdę nie miała bardzo miłego i sympatycznego i pluszowego dzieciństwa, więc, ale mimo wszystko przetrwała, tak? Tylko w jakiś inny sposób jej dusza dążyła może do destrukcji w tej wieży, no i wydarzyło się to, co się wydarzyło. Jaką ma misję na to życie? No, już Wam mówiłam, w mocy, jak ją wykonać jest karta śmierci, jak pracować z misją, znowu ma kartę śmierci. Czyli ta wola przetrwania, współpraca między kartą mocy a śmiercią tutaj była u niej kluczowa. Przy okazji Billego Milligana mówiłam Wam, że sąd ostateczny może mówić o osobowości rozszczepionej, natomiast Anne Hage, karta śmierci, może też mówić o tym, że przyjmujemy tożsamość albo cechy takie, jakie nam pasują, bo to jest nasz na przykład system obronny naszego organizmu, mózgu, żebyśmy nie zwariowali albo żebyśmy się totalnie nie załamali, więc u Anne Hage nie wiem, czy tak było, ale tworzę taką hipotezę, że to mogło mieć miejsce, ale również mogło to być tak, że po prostu taka była silna wola przetrwania i poskładania siebie na nowo z poprzednich doświadczeń, z poprzednich lat, że wygrzebała się z tego, tak? Po prostu weszła znowu z tej czarnej dziury na górę, na szczyt. No generalnie, słuchajcie, ona ma jeszcze kartę kapłanki na maksymalnych możliwościach do osiągnięcia, gdy wykorzysta swój cały potencjał. Czyli znowu widzicie, ta karta kapłanki, ta karta, która też bardzo mocno przewija się w jej portrecie tarotowym i ją warunkuje. To są właściwie trzy karty, które generalnie ją determinowały. Karta śmierci, karta kapłanki i uważam, że karta mocy. Myślę, że za jakiś czas powstaną, znaczy Anne Hage nie stanie się na przykład taką legendą jak Marilyn Monroe, ale myślę, że jakieś niejasności, bo wiecie, w Stanach Zjednoczonych oni wszyscy lubią tam teorie spiskowe. I jeśli zostanie podniesiona jedna teoria spiskowa, która poda w wątpliwość to wszystko, co zostało ustalone po tym wypadku,
to ta sprawa Unhage może ciągnąć się przez lata i być może być zielony włos na czworo i o niej ludzie nie zapomną, tak? Będą ją pamiętali w kontekście wypadku, że umarła młodo, odeszła młodo i jej po prostu no tak jakby nieszczęśliwego życia. Więc to jest ten diabeł z maksymalnych możliwości do osiągnięcia, gdy wykorzysta potencjał. Po prostu nie zostanie zapomniana, tak? Czy zostanie ciągle jej życie zawodowe i prywatne omawiane bardzo szeroko. Nie obliczałam momentu tego dnia, w którym nastąpił wypadek, dlatego że wiecie, no, mogłabym to zrobić, mogłabym Wam o tym opowiedzieć, ale i tak z tego bym więcej nie wycisnęła niż policja ustaliła, dlatego że tam nie było niczego tajemniczego. To nie było ani tajemnicze zniknięcie, ani to nie było morderstwo, ani to nie była jakaś historia zakulisowa, że ona wracała, nie wiem, z jakiegoś spotkania, gdzie ktoś ewentualnie potajemnie podał jej jakieś środki i tak dalej. Także to w tym momencie mijałoby się z celem, bo po prostu sądzę, że w kartach byłoby czarno na białym, że nic tam takiego zakulisowego nie ma. Ale uważam, że Unhage jest bardzo, jej portret tarotowy jest bardzo interesujący. Nie omówię go tutaj całego z tego względu, że no zanudziłabym Was, ale osoby, które są zainteresowane, mogą same sobie obliczyć i po prostu przyrównać karty na różnych pozycjach w tym portrecie z jej biografią. Wtedy tak również następuje nauka. Można odnosić się do wydarzeń osoby publicznej, jakie miały miejsce w życiu tej osoby i konfrontować to właśnie z kartami tarota, jak to się zrealizowało u tej konkretnej osoby. Tak również postępuje nauka w praktyce, jeżeli chodzi o portret tarotowy. Dziękuję Wam, to wszystko na dzisiaj, życzę Wam wszystkiego dobrego i do następnych filmów.